Dzień dobry, Nexus Live. Widzimy się na kanale. Od bardzo dawna się nie widzieliśmy na kanale, ale teraz się widzimy na kanale. Pojawił się news jeden odnośnie jednej rzeczy. W ogóle dzień dobry, pozdrawiam. Cześć. A ja mogę nawet wziąć czat tutaj walne. Wiem, że się dawno nie widzieliśmy, ale to jest mój pierwszy stream na nowym mieszkaniu, więc jakby... tutaj. O, tak was usadowię. Siemaneczko. Dźwięku nie ma? Jak to dźwięku nie ma? Jest dźwięk, wszystko jest. Przestańcie mi tutaj gadać. Pipo, hej, wszyscy przywitajcie. Okej, wszyscy dobrze wiedzą, co się dzieje na świecie. Jakby nie trzeba oczywiście tutaj powtarzać. Rosja zaatakowała Ukrainę. I dzieje się tragedia dosyć duża. No to już nawet nie wchodzę w jakieś tam większe szczegóły. Większość świata zachodniego i ogólnie myślących ludzi i państw w tym momencie nakłada na Rosję różnego rodzaju embargo, czy jakieś inne tam takie sankcje i tak dalej, żeby po prostu jak najbardziej tą Rosję tutaj dojechać, można by powiedzieć, za swoje bezprawne i bardzo nieludzkie działanie. W każdym razie do tego tutaj, do tych rzeczy najwyraźniej, chyba tak z tytułu tutaj widzę, dołącza się również Activision Blizzard. Już wcześniej różnego rodzaju firmy gamingowe również dołączyły się do tych tak właśnie sankcji i ograniczania dostępu do swoich produktów na terenie Rosji. Mamy między innymi wycofane jakieś tam produkty, chyba tam CDEP chyba stwierdził, że nie będzie sprzedawał Wiedźmina ogólnie swoich gier na rynku rosyjskim. No i większość właśnie tutaj firm też powoli podejmuje gdzieś tam taką decyzję. Są firmy, które ogłaszają, że na przykład dochód z ich gier, jak na przykład This War of Mine, która w zasadzie opowiada o tragedii wojny, no pieniądze przeznacza z zakupu tych gier na właśnie pomoc Ukrainie. No i tutaj teraz w naszym ogródku coś się pojawia, ja nawet nie wiem, o co tutaj chodzi. Activision Blizzard pledges support for Ukraine and suspends sales of games in Russia. O, to jest ciekawe. Przeczytajmy, o co tutaj tak naprawdę chodzi i za chwilę też się gdzieś tam do tego odniosę. Okej, okay. In a letter to employees, President and Chief Operating Officer Daniel Allegrem announces that Activision Blizzard would be suspending sales within Russia and matching employee donation to provide relief within the area, having so far raised over 3,000. Okay, although the war. Okay. Okay. Off and in their games. Although the wording is a bit vague, the message specifies that they will be suspending sales off and in their games, which implies that includes things like subscription fee. To oni nie pograją w WoWa, moi drodzy. To oni nie pograją w World of Warcraft, bo oni tutaj jakby tutaj oni tak trochę niejasno się wyrażają. Natomiast wychodzi na to, że oni wstrzymują sprzedaż swoich gier oraz sprzedaży w swoich grach. Co może wskazywać na to, że nie będą mogli kupować subskrypcji, DLC, mikrotransakcji i tak dalej. Ej, kurde, ja też chcę takie sankcje. Weźcie, wypieprzcie mi, kurde, żebym nie mógł mikrotransakcji. Zróbcie takie tutaj. No, taki żarcik. Mikrotransakcje, no tutaj tragedia. Normalnie, absolutnie tragedia. Najbardziej oczywiście bolące rzeczy to subskrypcja i DLC, nie? Zamknęli tylko Storwowie. Na razie zamknęli Storwowie. Ciekaw jestem, jak to będzie dalej wyglądać. This joins the efforts of Microsoft, Electronic Arts and CD Projekt in applying economic pressure while the conflict continues. These are somewhat continuous moves, as some have complied that it punishes innocent players rather than the leaders promoting the conflict. Although there is an argument that there is a little gaming company. Like Activision could feasibly do. Okej, czyli jest krytyka odnośnie tego, że dawanie jakikolwiek, nakładanie jakikolwiek sankcji na Bogu ducha winnych ludzi to jest w ogóle zły ruch. Natomiast jakby ja rozumiem absolutnie i bardzo się cieszę, że są takie ruchy nawet w samej Rosji, gdzie obywatele sprzeciwiają się temu, co tak naprawdę wyprawia ich no jebnięty lider, bądźmy szczerzy. Jakby tutaj chodzi o ich rząd bardziej niż o samych ludzi. Większość ludzi raczej bym powiedział, tak patrząc nawet na to, jakieś różnego rodzaju ankiety, które były przeprowadzane, jak ich tam telewizja to wszystko przedstawia, ludzie są po prostu zmanipulowani. Ci ludzie po prostu nie mają niczego, tam wiecie, tam jest... Taki TV PiS, tylko tak trochę na sterydach, tak trzeba tak podkręcić jeszcze trochę, nie? Więc ci ludzie no są absolutnie zmanipulowani, natomiast ci ludzie są też poniekąd odpowiedzialni za to, że wybierają tych przywódców, no nie? Natomiast nakładanie tych sankcji rzeczywiście raz, że ma uderzyć ekonomicznie w ekonomię kraju, ale jakby sankcje, no nie ukrywajmy, też są, no wybierają, no w Rosji wiemy, jak to wygląda, no
rozumiem, natomiast nadal są ludzie, którzy po prostu, wiecie, idziesz, ja jestem Putinem, ja Putin. To już nawet, abstrahując na razie od polityki, ale jakby ludzie, jakby sankcje są bezpośrednio też nałożone na ludzi. Jakby to też jest jakby taka, to jest jeden z celów sankcji. Ma pojawić się oburzenie i jakby celem jest to, żeby ludzie po prostu nawet wzięli, kurde, zrobili tam przewrót i wypieprzyli stamtąd. Oczywiście no, odbywa się to dosyć brutalnie, bo słyszymy już teraz o ponad 8 tysiącach ludzi, którzy zostali wyłapani z łapanek po prostu na wiecach czy na różnego rodzaju tam jakichś zebraniach, protestach przeciwko wojnie. Tam ludzi pałują, po prostu zamykają i teraz w ogóle zaostrzają jeszcze prawo, gdzie nawet będzie kara więzienia przewidziana za rozpowszechnianie tutaj nieprawdy na temat wojny, która jest nieprawdziwa, bo to jest tylko operacja w Ukrainie, takie, wiecie, bombardowanie. I oni dokładają wszelkich starań absolutnie, żeby nic absolutnie, tam oni nie mają złych intencji, w ogóle żadnych, oczywiście, wiadomo, więc... Hatfu, powiem wam, na takie coś, bo to jest po prostu... Ja mam wrażenie, że z Rosją to jest tak, że złapisz Rosję za rękę, ona ci powie, że to jest nie skurwa jego ręka, nie? To nie jest moja ręka. Trzymasz go za rękę. No i ma być nawet 15 lat więzienia za takie rzeczy, więc to jest trochę przerażające, ale wiecie co? Ja sobie tak myślę... Znaczy, może to jest głupie myślenie, ale... Chyba wszystkich do więzienia nie wsadzą, no nie? Chyba wszystkich nie wsadzą. Jakby mimo wszystko... Tam jest przerąbane i ludzie też to odczują. W Polsce nawet również jest... W Polsce również teraz pojawiają się takie ruchy, gdzie nawet są wywieszane jakieś tam kartki na restauracjach czy w sklepach, że nie obsługują Rosjan czy tam Białorusinów. Ja nie wiem, jakby ktoś miał to stwierdzić, no może po jakimś tam akcencie, nie wiem, będzie paszport, sprawdza, cokolwiek. I to też jest trochę, tam pojawiają się głosy o to chociażby Białorusinów, którzy jakby nie zgadzają się z reżimem Łukaszenki, tak, z tym dyktatorem i jakby nie uznają go za swojego przywódcę. Jakby walczą w zasadzie przeciwko temu, a też są jakby dyskryminowani. To jest trochę trudny temat absolutnie, natomiast jakby też rozmawialiśmy na temat tego, czy w ogóle gry i jakby tam rozrywka powinna również być jakby częścią sankcji, czyli być ograniczana tym ludziom. Natomiast no jakby Rosja zdecydowanie musi odpowiedzieć za to. Jeżeli są ludzie, którzy absolutnie wierzą w to, że to, co robi Rosja, to jest dobre, że taka zbrojna interwencja tam jest super, To są trzepnięci ludzie. Absolutnie to jest porąbane. To samo na przykład chociażby teraz w Serbii. Serbia to jest bodajże jedyny kraj w Unii Europejskiej, który oficjalnie miał jakiś ostatnio, kurde, tam nie protest, tylko jakieś tam, kurde, wiecie, zebranie jakieś wielkie, pochód chwalący Rosję. Znaczy, wiecie, no chodzi tutaj, macie, kurde, Serbia, wiecie, tutaj, naszym tutaj takim... zresztą oni chyba ten... oni chyba też składali, tak swoją drogą, jakieś tam do Unii Europejskiej. W każdym razie, wiecie, o co chodzi, w naszym regionie europejskim, o to mi bardziej chodzi. Gdzieś tam taki wiec poparcia dla Rosji, nie? To jest porąbane, nie? Marsz wspierający Rosję. No to są takie rzeczy, kurde, dosyć mocno przerąbane. No jakby ktokolwiek, kto jest za wojną i ktokolwiek, kto widzi te wszystkie obrazy, bo... Jakby tutaj wystarczy wejść sobie samemu, jest taki bardzo fajny Reddit, jak wejdziecie sobie na Reddita, tutaj jak sobie wejdziecie w popular, no to nie dość, że macie tutaj, kurde, takie tutaj różnego rodzaju ten, ale kurde, rozjebali tam, no nieźle. No cóż, taka jest wojna, ale w każdym razie pewnie dostanę bana za chwilę za to, nie? Dziękuję bardzo. Co to ma być, kurde, co to jest? Ale no, tu jest ten pochód właśnie, tu możecie zobaczyć, nie? Gdzieś tam wsparcia dla Rosji, nie? No i to jest trochę takie, kurde, jak patrzę na to, to mam takie, no nieźle, nie? Zobacz. Czekaj, co to jest? Czekaj, bo gdzieś tutaj jest taki thread. O, proszę bardzo, tutaj pojawiają się World News. World News i to jest taki Reddit, który pokazuje w zasadzie bezpośrednio, update'uje, na bieżąco po prostu update'owane są rzeczy, które się gdzieś tutaj dzieją na tym, nie? Na Ukrainie i wystarczy zobaczyć, co ci ludzie nagrywają, nie? I tam widać po prostu, nie? Zmień na politics. Znaczy, no to polityka, no to ja tutaj chwilę po prostu gadam o gierkach, więc... Ja już wyraziłem się parę dni, w zasadzie dzień przed wojną w ogóle, rozmawiałem ze Spiralem na temat tego, że nakładanie sankcji na gry
Ja uważam, to jest moje zdanie, możecie się ze mną nie zgadzać. W zasadzie mam wyjebane. Ale uważam, że gry również powinny zostać objęte sankcją. Uważam, że te sankcje, zwłaszcza za takie wybryki, które tam robią, oni kurwa strzelają do pierdolonej elektrowni atomowej, rozumiecie? Macie film nawet ze środka tej elektrowni, ci ludzie robią i nadają przez megafony, przez radio do tych kurwa cymbałów w czołgach i mówią do nich, że przestańcie strzelać kurde do elektrowni atomowej. Że to może skończyć się źle dla ludzkości, dla ludzi w ogóle, nie? Że oni nie będą w stanie nawet tego, to jest posrane absolutnie. I moim zdaniem jak najbardziej należy tutaj naród przycisnąć i Rosję, ekonomię jej przycisnąć i należy po prostu ich powstrzymać. Jeżeli jakby ceną za to, żeby ktoś wyszedł na ulicę, protestował i starał się powstrzymać tego szaleńca jest to, że nie będzie miał kurwa dostępu do gry, to sorry, ale moim zdaniem jakby są teraz ważniejsze rzeczy niż kurde granie w gierki i jakby moim zdaniem gry również powinny tutaj być, bo jakby to też pokazuje, że coś się dzieje. Ci ludzie, którzy tam żyją, będą musieli w końcu skapnąć się, że coś się kurwa dzieje. Jakby to wiadomo, oczywiście można przyjąć narrację, to jest problem, że w Rosji teraz odciętej od kurde mediów oni będą mogli kreować sobie ten wizerunek, jakby to wielki zły zachód ich zaatakował, no nie? I ten, ale ludzie będą musieli się po prostu obudzić i moim zdaniem jakby... Dobrze jest, że nawet gry również tutaj pociągają właśnie Rosję, ogólnie Rosję. Rosja to wszystko, co tam jest, ekonomię, gospodarkę, kurde, ludzi, społeczność, wszystko, że jakby biorą tutaj też tym udział. To nie jest miłe i to nie jest fajne, to nie ma być miłe i fajne, ale no tak to jest, jakby no, nie jest miłe i fajne patrzeć albo uczestniczyć, kurde, w wojnie. I mnie to po prostu totalnie wkurwia i ja się po prostu odpalam za tym, bo jeszcze mówię, parę dni temu, dzień, już nawet nie pamiętam, mi się mylą dni, odwoziłem kurwa rodzinę. Matkę, babcię i dwójkę dzieci. I moja rodzina też zapierdala nad granicę ratować tych kurwa ludzi, którzy uciekają przed wojną. I to jest kurwa smutne. I mam wypierdolone w to, że ktoś kurde nie będzie mógł sobie w grę pograć i się niesprawiedliwie jest traktowany. Trudno. Wasz kraj, Rosja... Wasz kraj dokonał ataku zbrojnego na kurwa inny, niepodległy kraj. Bombarduje, ten, który teraz jest bombardowany, zabijani są ludzie i cywile. I mam wyjebane absolutnie w to. Więc jakby tutaj myślę, że dobrze Blizzard robi i myślę, że te ekonomiczne sankcje powinny jak najbardziej wybrzmieć w każdym regionie i aspekcie życia. I oczywiście, jeżeli sytuacja się uspokoi, wszystko ten będzie można wracać do normy, ale... Ja jestem absolutnie wstrząśnięty, tak jak już nawet pisałem w moim poście. Ze mną jechała ukraińska dziewczynka, która ma 7 lat, tyle co za chwilę będzie miała moja córka i ona ucieka, kurde, z wojny. Oni są z okolic właśnie tam tej wschodniej Ukrainy, tam gdzie właśnie te bombardowania i tak dalej są. Znaczy w zasadzie wschodni, centralny wschód tak mniej więcej, gdzieś tam niedaleko Kijowa, coś takiego. I to wiecie, no to jest przesrane, więc jakby bardzo fajnie, że są tutaj together, tutaj 300 tysięcy dolarów przekazują. Next we plan to add additional charities to choose from consideration and also we'll raise the company matching limit to from 1000 to 10,000. No nieźle. Więc tak to jest. Ptaszki ćwierkają, że są rozmowy, aby oddzielić ruskich od serwerów europejskich, mają grać sami ze sobą, albo z Azją. Znaczy ja się dziwię, że to do dziś dzień nie zostało zrobione, moim zdaniem. Ja już to kiedyś, pamiętam, narzekałem na to, już dawno temu robiłem taki... Czekajcie, zaraz tutaj wezmę i sobie tutaj hopa i wezmę... Okej, okay. Wywalić ruskich z Europy. Problem Rosjan na europejskich serwerach, pogadanka. Robiłem kiedyś taki film. Coś tutaj się, kurde, nie chce mi się ładować. Ja tutaj w zasadzie rozmawiałem pokrótce o tym, że niesprawiedliwe jest po prostu wkładanie rosyjskich drużyn. Coś mam problem, kurde, z tym YouTube'em. W dużym skrócie po prostu chodzi o to, że jak są Rosjanie i na przykład wchodzą oni na Battlegrounda, to ich grupa jest cała wypełniona graczami z Rosji. Czyli mają swoją cyrylicę, i mają po prostu, wiecie, tam wszystko są razem, tak? Mają łatwiejszą absolutnie komunikację i tak dalej, nie?
I jakby to jest trochę niesprawiedliwe wobec graczy, którzy są dobierani z różnych regionów, nie zawsze operują bardzo dobrze tym samym językiem, czyli angielskim akurat w tym przypadku, i trochę trudniej jest z komunikacją, mają po prostu o wiele większą przewagę dodatkowo, jakby nawet wspominałem o argumencie takiego, wiecie, trochę takiego walki z Zachodem, trochę inaczej, wiecie, ci Rosjanie patrzą, nawet grając trochę w grach, tak wiecie, dominują tam te drużyny, nie wiem, targetowanie tych ludzi, czyli skupianie się na kimś. Ja nie umiem czytać, znaczy teraz już trochę nauczyłem się cyrylicy, tam leciutko ostatnio jakąś tam lekcję ogarniałem i teraz już takie podstawowe jakieś tam frazy i tak dalej jestem w stanie przeczytać, ale wcześniej jakby wtedy na etapie tego filmu nie ogarniałem, no nie? I nawet trudno było grać po prostu, nie? Totalnie też popieram jak największą izolację Rosji, sankcji, wycofanie wszystkich firm z tego kraju, dopóki nie zakończy. Tak, to jest właśnie to, jeżeli ceną za to jest po prostu odcięcie tych ludzi, bo ci ludzie... Tam będzie jak ciemnogród niedługo. Tam będzie ciemnogród. Tam wstrzymane są dostawy, kurde, sprzętu gdzieś tam z zachodu. Mikrochipów, procesorów, samochodów różnego rodzaju, usług, towarów. No przecież tam jest przejebanie. Ja myślę, że ci ludzie muszą się obudzić, kurde. Więc, znaczy... Tragedia Rosji polega na tym, że tak naprawdę Rosja to są dwa miasta, takie największe. Tam gdzieś regiony, powiedzmy. Zachód bardziej. Macie po prostu Sankt Petersburg oraz Moskwa. Tam się żyje na europejskim poziomie, to są duże miasta, które są cywilizowane, natomiast są regiony, gdzie ludzie nie mają, kurde, do dziś dzień prądu. Nie ma tam, kurde, elektryczności normalnie. Tam chyba, nie wiem ile, z 30-40% ludzi ponoć nie ma dostępu do wody, kurde, bieżącej wody normalnie w kranie. Nie mówiąc już o toaletach, no kurwa macie, te obrzeże, tam jest straszna bieda, tam klepią, nie? Więc to jest trudno. Ten naród, przy okazji, Rosja też ma przejebane, bo jest bardzo starzejącym się narodem, tak? Mają bardzo dużą dysproporcję, jeśli chodzi o demografię, tak? Gdzie większość tam stanowią kobiety, tak? I na dodatek jeszcze całe społeczeństwo się starzeje. Wiedza, ogólnie dostęp do różnych tam usług jest naprawdę tak niewielka, że teraz jakby tam ponoć... średni życie Rosjanina, mężczyzny, to jest około 66 lat, natomiast kobiet jest 77 lat. To jest ogromna, kurde, różnica, nie? Na obrzeżach miasta jest już bieda trzeciego świata. No, kurde, tam PKB tych regionów dookoła, tych bogatszych regionów, to jest mniejsze niż, kurde, w Afryce, nie? Na jednego Rosjanina przypada 5 Rosjanek, czy coś takiego. Coś koło tego, no, nie chcę tego potwierdzać, nie? Więc to jest przesrane, nie? I jakby... To już tak rozmawiając na temat ogólnie Rosji i tak dalej, natomiast albo jesteś zajebiście bogaty, bo się dorobiłeś, albo nie masz dosłownie nic, nie ma klasy średniej. To jest problem, nie? Wyprane mózgi przez propagandę Putina, oni kompletnie żyją w kłamstwie. Also podziwiam też tych Rosjan, którzy protestują. No, a oglądałem dzisiaj jakąś tam jakieś tam jest parę takich, tu chyba na Reddit Polska chyba było. Reddit Polska, czekajcie, Reddit Polska, Reddit Polska, chyba to gdzieś tutaj było, jakaś sondę uliczną tam zrobili, o ile dobrze wiem. Putin, to nie wojna, tylko specjalna operacja, Zachód to nie sankcje, tylko specjalna operacja finansowa, dokładnie. No, a tutaj jakieś tam są rzeczy, albo to na Reddit Poland było, chyba na Reddit Poland, o ile dobrze wiem. O, tutaj. Wojska... Nie wiem, czy to będzie widać, że się przesunę trochę do góry. Czekajcie, to wyłączę. Kamerka Sony. Putin wysłał swoich żołnierzy na Ukrainę. Bombardują rosyjskie miasta, w których mówią po rosyjsku, jak Kijów i Charków. Mamy tutaj parę obrazków. Idziemy. Ja chcę wam pokazać. Chcesz pokazać fotografię? Ja nawet nie będę смотреть фотографии. Ja wspieram Putina, nie? Ja w городах Charków, Kijów. Nie, no расскажите о своей позиции. Я за Путина. Ja za Putina i tyle, nie? Я за Путина, я во всём за него. Да Киев никто не бомбит. Никто не бомбует Киева. Не, я не верю в это. Я считаю, что Путин, наверное, умный человек и знает, что делает, поэтому Putin jest mądrym człowiekiem, wie co robi. Nie czuję nic negatywnego tutaj, nie? No, to moja opinia. A, my nie mamy również wpływu na to, nie? No i tak dalej, nie? No tutaj... Nie, ona się wypowiedziała w zasadzie pozytywnie, nie? A tak to ten... Napaść Ukrainę?
Tam są nasi ludzie i tak dalej, nie? W Ukrainie i na Białorusi, nie? No i tyle. Więc wiecie, no to jest problem. Wiecie, znaczy to jest efekt propagandy. To jest efekt tego, że macie tylko i wyłącznie media, które wspierają, a te media, które się z to nie zgadzają, po prostu banujesz i ten. W Polsce to już tak... Symetryzm, kurwa, porównujemy. W Polsce też jest trochę z tym problem. Znaczy bardzo problem, no bądźmy szczerzy. Nie na do takiego stopnia, ale jakbyście poszli się zapytali, co sądzicie o Kaczyńskim. Też ja wspieram Kaczyńskiego. Kaczyński, premier Morawiecki, to super, nie? Tylko no tutaj mamy ten... Nawet jest jakiś tam ekonomista. Ostatnio czytałem właśnie na jednym z tych właśnie Redditów. Się wypowiadał, że kurde, że no to jak będzie ZSRR. Tylko, że tak w tej najagresywniejszej formie, że tak to powiem, nie? Boi się Putina, jak ktoś powie, tak jakby zapuka w... No właśnie to jest problem, nie? Demografia dopiero się zacznie, no. Putin potrzebuje być w ciągłym stanie wojny i korzystać z chaosu. Najlepszy sposób dla niego na utrzymanie władzy. No, wystarczy popatrzeć, jak poparcie mu wzrosło w momencie, kiedy tam wjechał na Donbas, Ługański i na... co tam, na Krym, jak został zajęty, nie? Jakby to jest tak zwany warmonger. Warmonger to jest właśnie, nawet jak grało się w cywilizację, to są takie cywilizacje i liderzy, którzy właśnie są warmongerami, czyli mają benefity z tego, że gdzieś tam, wiecie, wjeżdżają, atakują na inne kraje i jakby Rosja jest takim trochę reliktem, można by powiedzieć, natomiast jakby pamiętajcie, że Rosja od zawsze miała takie swoje, ci liderzy zwłaszcza, od caratów, kurde, tam wiecie, wcześniej, jakby każdy dokładał cegiełkę w powiększaniu terytorium Rosji i Putin coś tutaj też ma jakieś takie, nie? No, zapasek o nuklearnym ataku w TVP powinny powiedzieć, no to jest w ogóle popierdolone, to też tutaj nasi, a wiecie, to ja myślę, że oni po prostu są głupi tam, wiecie, oni tam siedzą i po prostu... klepią, ale to jest przerąbane. W każdym razie wracając absolutnie tutaj do tematu. Today we're announcing that Activision Blizzard would be suspending new sales of and in our games in Russia while this conflict continues. We will continue to look at ways to support the Ukrainian people. I want to reassure you that the safety of our employees is our leadership team top priority. We are doing everything possible to assist employees and their families who are being directly affected by this tragedy. If you or your colleague need support, please don't hesitate to reach out to your management or local HR leaders. No, w zasadzie tutaj nic więcej nie ma, nie? To jest contribution of our colleagues in Poland, where people have volunteered their time to assist Ukrainian refugees and others in need. We continue to work with them to find ways. W Polsce, kurde? Colleagues in Poland? To tu w Polsce jest jakiś, kurde, oddział, kurde, że tam jest pracownicy z Polski? No ale no Polska siłą rzeczy, no, będzie krajem, który najbardziej będzie tutaj był takim azylem, nie? Więc... znaczy, absolutnie uważam, że jeżeli chodzi o działania Rosji, to Putin... Myślę, że na 1000% jestem tego pewny, że nie spodziewał się takiego oczywiście... Activision tam, coś tam było z tym Activision, rozumiem, tak. To otwierać co w Krakowie, tak, dokładnie. Już teraz wiem. W każdym razie, ja myślę, że się nie spodziewał. Absolutnie nie spodziewał się takiej odpowiedzi, nie? Więc ty jesteś pewnie tym oddziałem, ale jeszcze o tym nie wiesz? Nie, u nas to było w zasadzie z naszej własnej inicjatywy, nie? To może mówi, że Rosjanie kontynuują ostrzał, żaden zamieszczenia broni informuje. No, to jest przerąbanem. Bo nikomu ta wojenka nie jest na rękę. Zobaczymy, co tam się tak naprawdę będzie działo. W każdym razie, moje zdanie jest absolutnie takie, że jak najbardziej gaming powinien zostać tutaj, że tak to powiem, odcięty z Rosji. Absolutnie odczuwałbym dyskomfort w tym momencie granie z graczami z Rosji po prostu. Byłoby to trochę nie na miejscu, nie? Że w zasadzie oni się dobrze bawią w momencie, kiedy ich tam władca, kurde, napierdala tymi ostrzał, nie? Na miasta, na cywile, na cywilów. Jakby absolutnie rozumiem, że są tam osoby, które będą, że są Bogu duchy winne. Absolutnie rozumiem, że są tam osoby, które są przeciwko temu, ale jakby jesteście tego częścią. Jesteście tego częścią i to wy możecie być zmianą, która tam jest, nie? Więc to jest tyle, jeżeli chodzi o ten temat. Trudny temat absolutnie i jak to się mówi, sława Ukrainii.